Redukcja armii w Wielkiej Brytanii. Dramatyczny wpis lekarza. Masowe zwolnienia. A na koniec nie będzie śledztwa w sprawie tęczy na krzyżu. Chyba że Ziobro postanowi inaczej. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie, nie przynudzamy, lecimy. Yes, depending on who you speak to, I'm either stood right now at the cutting edge of military technology, so cutting edge I can't show or even describe to you. Wielka Brytania zredukuje stan osobowy sił zbrojnych tak, by do 2025 wynosił on 72,5 tysiąca aktywnego personelu wojskowego, przekazał w Izbie Gmin minister obrony Ben Wallace. Jak tłumaczył, brytyjska armia postawi na rozbudowę nowych technologii, takich jak drony czy walka w cyberprzestrzeni. Widziana przez niego redukcja jest konsekwencją przeprowadzonego przez ostatni rok i przedstawionego w zeszłym tygodniu zintegrowanego przeglądu polityki bezpieczeństwa, obronnej i zagranicznej, którego celem było zidentyfikowanie wyzwań nadchodzących latach i dopasowanie do nich posiadanych zasobów. Już w listopadzie zeszłego roku premier Boris Johnson ogłosił, że w ciągu najbliższych 4 lat wydatki na wojsko zostaną zwiększone do 16,5 miliarda funtów, co jest największym wzrostem od końca zimnej wojny. Jak wyjaśnił Ben Wallace, konieczne jest przejście od masowej mobilizacji do szybkości wieku informacyjnego, gdyż siły zbrojne muszą być w stanie wyszukać i zrozumieć nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju. Siły zbrojne muszą myśleć i działać inaczej, nie będą już utrzymywane jako ostatnia deska ratunku, ale staną się bardziej obecną, aktywną siłą na całym świecie, mówił Wallace w Izbie Gmin. Zwiększona zdolność armii do rozlokowania i przewaga technologiczna będą oznaczać, że większy efekt można osiągnąć przez mniejszą liczbę osób, dlatego podjąłem decyzję o zredukowaniu wielkości armii z dzisiejszego stanu 76 1500 osób wyszkolonego personelu do 72 500 osób w 2025 oświadczył. Wskazał, że już od połowy ubiegłej dekady siły zbrojne nie osiągały ustalonego celu osobowego, jakim było utrzymywanie 82 000 przeszkolonych żołnierzy. Wyjaśnił, że uwaga, a także środki finansowe zostaną skierowane przede wszystkim na rozbudowę nowych zdolności bojowych, takich jak drony szpiegowskie i bojowe, działania w cyberprzestrzeni, wojnę elektroniczną czy stworzenie dowództwa sił kosmicznych. W opublikowanym w zeszłym tygodniu przeglądzie zapowiedziano, że Wielka Brytania zwiększy maksymalny limit posiadanych głowic nuklearnych ze 180 do 260. Przed ogłoszeniem redukcji liczebności wojska Boris Johnson rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jansem Stoltenbergiem, którego zapewnił, że w efekcie zwiększonych inwestycji łączne wydatki Wielkiej Brytanii na obronę wyniosą 2,2% PKB, czyli więcej niż wynosi ustalony przez członków sojuszu minimalny cel. All people. Well, today they bet big on tech because that's the real focus of today's defense review. Kit. Tam, co oni wymyślają? Jaka cyberwojna? Jaka wojna w przestrzeni kosmicznej? W czołgi niech się uzbrajają, a nie wymyślają jakieś lewicowe propagandy. Łuki, strzały, to jest przyszłość. Na przykład w Polsce mamy samoloty szpiegowskie bezzałogowe. Zobaczcie sami krótką prezentację najnowszej dostawy. Robi wrażenie, co? Nic dziwnego, że do tej pory Rosja trzyma się od nas z daleka, nie? Znaczy z daleka jak z daleka. Obwódka Leningradzka jest w sumie obok nas. Tak samo jak Białoruś. No ale nie przekroczyli jeszcze granicy Wisły. W ogóle zobaczcie, jak ta Wielka Brytania nagle po wyjściu z Unii ruszyła w wielu dziedzinach. Tu emigracja ogarnięta, tu wojsko ogarnia, relacje międzynarodowe nagle kwitną. No ta Wielka Brytania powoli wraca na swoją starą pozycję, pozycję mocarstwa. Jak tak dalej pójdzie, to możemy się spodziewać, że tak samo będziemy się bać Wielkiej Brytanii jak Rosji, USA czy Chin. Szacun. Tak samo jak Polacy powinni się bać trafić dzisiaj do szpitala, bo statystyki mówią, że może i pewnie to się bardzo źle skończyć. Zresztą sami posłuchajcie.
Resort podał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest ponad 26 tysięcy łóżek. Reguły gry bardzo się zmieniły, pisze jeden z lekarzy rezydentów ze szpitala w Poznaniu w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych. Opisuje to, jak wygląda sytuacja na oddziałach covidowych w trakcie trzeciej fali pandemii. Wiem, że pacjent ma zajęte 70-90% płuc, spróbuje nalać do dzbanka wody przez kran zapchany w 90% kamieniem. Opisuje, takich miejsc w Polsce jest coraz więcej. Bartek Kubecki to rezydent 4 roku specjalizacji z chorób wewnętrznych, który pracuje w wielospecjalistycznym szpitalu miejskim imienia Strusia w Poznaniu. Udostępnił poruszający wpis na jednym z portali społecznościowych, chcąc zwrócić uwagę na to, z czym się zmagamy podczas trzeciej fali. Widzimy coraz więcej osób w wieku 30, 40, 50 lat. Poznajemy się na oddziale. Wiem, że pacjent ma zajęte 70-90% płuc. Spróbujcie nalać do dzbanka wody przez kran zapchany w 90% kamieniem. Dać się jakoś da, ale szału nie ma, opisuje lekarz. Jednocześnie zaznacza, że większość historii zakażeń zaczyna się podobnie, od kontaktu z zakażonym kolegą albo dzieckiem, które przyniosło wirusa ze szkoły. Złączamy wszystkie leki według najnowszych zaleceń, o ile jeszcze są w hurtowniach, podajemy tlen najpierw na maskę, a potem przez specjalną aparaturę stanowiącą ostatni krok przed respiratorem, opisuje procedurę lekarz, jednak jak zaznacza, często to nie przynosi efektów. Widzę coraz większy strach w oczach, tłumaczę, że nie mamy na naszym oddziale większych możliwości leczenia, czy ja tutaj jeszcze wrócę? Znowu nic nie odpowiadam. Z naszego doświadczenia wiem, że ma zaledwie 5-10% szans na przeżycie pod respiratorem, pisze młody lekarz. Bartek Kubecki opisuje doświadczenie pojawienia się na oddziale intensywnej w dobie wiadomo czego. W tym miejscu utworzonych jest 20 stanowisk, choć pierwotnie było przeznaczone tylko dla 10. Na każdym z nich jest nieruchoma postać z licznymi rurkami i przewodami podłączonymi do różnych sprzętów. 95% pacjentów na intensywnej nie wychodzi stąd żywa. Na te 20 stanowisk tylko na jednym hospitalizacja kończy się względnie pomyślnie. Zaznacza. Możecie nie zgadzać się z ministrem zdrowia, ja też w wielu kwestiach się z nim nie zgadzam, a z panem ministrem raczej przy kawie nie miałbym o czym rozmawiać, ale z zasadą dystans, dezynfekcja, maseczka, antidotum zgadzam się całkowicie. Ograniczmy na jakiś czas spotkania, imprezy, wyjścia, apeluję. Zaznaczył, że rozumie, że po rocznej walce z kryzysem każdy może mieć już dość, ale zbyt duże rozluźnienie spowoduje, że wiadomo co, dalej będzie dla nas ogromnym zagrożeniem. Kilka prostych rzeczy zmniejsza znacznie szanse na to, że spotkamy się pewnej nocy na dyżurze i nie będziecie mi odpowiadać na pytanie, co się u pana pani stało, bo jeśli nawrócicie się na te zasady w momencie, kiedy się spotkamy lub spotkam się z waszymi bliskimi na oddziale, to może być już zdecydowanie za późno, przestrzega rezydent. Z nielicznych optymistycznych wiadomości jest 1 400 000 osób, które już wyzdrowiały. 95% osób nie wychodzi spod respiratora żywa. To po co tyle ich kupowaliśmy, skoro i tak nie pomagają? Wiem, okropny żart, ale drodzy Państwo, to nie wszystko, bo żartem na pewno nie są statystyki, które jasno mówią, Polaków jest coraz mniej, coraz więcej z nas odchodzi z tego świata i coraz mniej się rodzi. Wiadomo, co to jedno, ale masa osób się nie bada, bo się boi, a dla innych nie ma miejsc w szpitalach lub operacje są przesuwane. Przytoczę Wam tutaj może cytat ekonomisty Rafała Mundry, który od lat siedzi i analizuje statystyki demograficzne. Urodzenia są dramatycznie niskie. Od szczytów z XX wieku, kiedy sięgały one nawet okolic 800 tysięcy, w ostatnich latach mamy drastyczny spadek, to jest już mniej więcej 1/3. Polacy niechętnie decydują się na posiadanie potomstwa i to pokazuje, że różne programy, które miały być prodemograficzne, okazały się porażką. Trzeba myśleć o kolejnych. W ostatnim roku dołożył się do tego kolejny czynnik, czyli oczywiście wiadomo co. Moim zdaniem niemalże każdy aspekt, który bierze pod uwagę para decydująca się na dziecko w czasie kryzysu, się pogorszył. To właśnie mogło powodować odroczenie decyzji o potomstwie albo całkowitą z niego rezygnację. No i zobaczcie jeszcze ten wykres, który obrazuje liczbę urodzeń oraz liczbę zgonów. Widzicie ten wzrost? To styczeń tego roku. Przynajmniej branża pogrzebowa ma się dobrze. Gratulacje. Następny temat.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wprowadza i reguluje dokonywanie. Bank PKO porozumiał się z organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych. Spółka szacuje wysokość całości kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia pracowników w ramach zwolnień grupowych na poziomie około 100 do 120 milionów złotych brutto, poinformował bank w komunikacie. Bank podał, że z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa. PKO poinformowało, że zwolnienia grupowe obejmą rozwiązania umów o pracę maksymalnie 1110 pracowników, a w zakresie zmiany warunków zatrudnienia maksymalnie 1250. Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 24 marca do 30 czerwca 2021. O zamiarze zwolnień bank poinformował już na początku marca. Proces zwolnień grupowych jest pochodną długofalowych zmian w sektorze bankowym, przyspieszonych przez kryzys gospodarczy i zdrowotny. Jest on też elementem reorganizacji sieci placówek i struktur banku, mających na celu lepiej dostosować bank do aktualnej sytuacji rynkowej oraz preferencji jej klientów, napisano wtedy w komunikacie. Na koniec trzeciego kwartału 2020 roku zatrudnienie w grupie kapitałowej banku PKO wynosiło blisko 15 tysięcy etatów, z czego ponad 13 tysięcy w samym banku. Wynika to z danych zebranych przez serwis PRnews.pl oraz Bankier.pl. W raporcie Polska bankowość w liczbach, trzeci kwartał 2020. Już wtedy w ciągu kwartału liczba etatów obniżyła się o blisko 450, a w ciągu roku o ponad 950 etatów. PKO obsługiwał na koniec trzeciego kwartału ponad 5 400 000 klientów indywidualnych, co dawało mu drugie miejsce na rynku pod względem liczby klientów oraz prowadziło 4,3 miliona kont dla klientów indywidualnych. Więcej danych na ten temat jest w raporcie Polska bankowość w liczbach, trzeci kwartał 2020. Mając na uwadze złożoność problematyki procesu zwolnień grupowych, jak i zwolnień indywidualnych. No ciekawe, czy doczekamy się jakiegoś spektakularnego załamania na rynku pracy. Jak do tej pory popyt nadąża raczej na rynku, więc nie pojawiła się jakaś nadwyżka osób bez pracy. Ale wiecie, im dłuższy lockdown, tym większe prawdopodobieństwo, bo tarcze się też skończą, że napompujemy bańkę rynku pracy, która w pewnym momencie będzie musiała pęknąć. Tak samo jak na rynku nieruchomości. Nawiązując do poprzedniego newsa, zobaczcie, nowych domów, budynków, biur, mieszkań jest coraz więcej, a ludzi coraz mniej, a ceny nadal rosną. W końcu okaże się, że ludzi jest za mało, mieszkań za dużo i ceny będą musiały spaść. Tak samo na rynku pracy. Coraz więcej firm bankrutuje, zawiesza działalność lub tak jak PKO zwalnia, jednak rząd bardzo dużo pieniędzy wkłada w to, żeby jednak jakąś część miejsc pracy utrzymać na siłę. Jednak jak dalej nie będzie rozluźnień w obostrzeniach, to ta sztuczność będzie musiała być prędzej czy później zweryfikowana. Jeżeli nie wyjdzie ona w postaci bezrobocia, no to odbije się na inflacji, ale na pewno gdzieś. Ciekawostka dnia. No, czyli generalnie ludzie, którzy sądzą, że mają inną płeć. W sensie nie mężczyzna, nie kobieta. Sąd rejonowy w Zakopanem nie uwzględnił zażalenia na decyzję prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie wywieszenia na krzyżu na Giewoncie tęczowej flagi. Poszkodowani rozważą zwrócenie się o kasację. Zażalenie na decyzję zakopiańskiej prokuratury złożyło stowarzyszenie Fidei Defensor. Obecny podczas ogłoszenia decyzji adwokat Maciej Krzyżanowski, reprezentujący stowarzyszenie, powiedział po wyjściu z sądu, że decyzja jest niesłuszna i po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia stowarzyszenie rozważy zwrócenie się do prokuratora generalnego o wniesienie kasacji. W mojej ocenie doszło tu do znieważenia krzyża na Giewoncie w sposób oczywisty i wyczerpania znamion czynu zabronionego z artykułu 196 kodeksu karnego. Zbezczeszczenie krzyża jest tu ewidentne, ponieważ byli świadkowie i był oczywisty zamiar aktywistów. Oni nie poszli tam przypadkowo, tylko celowo poszli na szczyt, aby zawiesić flagę na krzyżu. Pytałem przed sądem, dlaczego aktywiści nie wybrali kasprowego wierchu, Guba
stołówki czy rysów i czemu wreszcie nie wybrali samej skały na Giewoncie, tylko ten krzyż. W związku z tym można tu mówić o zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym, przekonywał mecenas Krzyżanowski. Dodał on, że starał się udowodnić przed sądem, czym jest krzyż nie tylko dla katolików czy chrześcijan, ale również dla Polaków. Jest to jeden z najważniejszych elementów naszej przestrzeni. Mówił o tym Jan Paweł II w 97 w Zakopanem. Chciałem to w sposób krótki przedstawić przed sądem. Niestety sąd wielokrotnie przerywał moją wypowiedź, relacjonował mecenas Krzyżanowski. W ubiegłym roku na krzyżu na Giewoncie wywieszono również baner wyborczy prezydenta Dudy oraz baner strajku kobiet. Mecenas zwrócił uwagę, że wywieszanie jakichkolwiek elementów na krzyżu jest niedopuszczalne. Jeżeli pozwolimy na tego typu bezczeszczenie, to za chwilę te osoby posuną się dalej. Wymiar sprawiedliwości ma tu pewien obowiązek wobec państwa, wobec obywateli, aby powiedzieć, że nie można bezcześcić tak istotnych miejsc czy przedmiotów kultu. Dlatego moim zdaniem sąd nie wywiązał się z tego należycie, przekonywał mecenas Krzyżanowski. Tęczowa flaga zawisła na krzyżu na Giewoncie 15 sierpnia ubiegłego roku rano. Nie wiadomo jednak, kto ją tam zawiesił. Flaga została szybko zdjęta przez turystów. Krzyż na Giewoncie postawili górale z Zakopanego w 1901 roku. Z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza Kazimierza Koszelewskiego. Krzyż ma 17,5 metra wysokości, z czego 2,5 metra jest pod skałami. Konstrukcja jest wpisana do rejestru zabytków, a wieszanie na niej jakichkolwiek przedmiotów, pisanie czy rycie napisów jest zabronione. Jednakże jakieś tam zbytnie obnoszenie się i tak dalej, w przypadku również osób heteroseksualnych mnie również obrzydza, więc czy w tę stronę, czy w tę stronę, i jedni przeginają, i drudzy. Przytoczę tutaj inny komentarz do uniewinniającego wyroku w sprawie malowania Maryi w kolorach tęczowych. Z oczywistych powodów religia wiąże się z pewnym przewrażliwieniem. Bardzo ciężko wyznawcom danej religii obiektywnie ocenić sytuację. A wracając do sprawy pani Podleśnej, pytanie jest nie o to, czy dla katolików wpisanie tęczy w wizerunek Matki Boskiej jest obraźliwe, bo pewnie wpisanie czegokolwiek innego też tak można ocenić. Tylko czy ten symbol, jego konotacje można w tym zakresie odczytywać jako obraźliwe, i uważam, że nie, bo tęcza, choć oczywiście może się to komuś nie podobać, jest symbolem walki o równouprawnienie, więc co do istoty nie może być lżąca czy obraźliwa. Ale z drugiej strony można oskarżyć kogoś, kto flagę wywiesił, o zbezczeszczenie zabytków, bo nie wolno na nich wieszać niczego. Ale aktywistom nie chodzi o zabytek, tylko o tęczę, więc wątpię, żeby wytoczyli taką sprawę. Ale zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Oczywiście będziemy was informować. Tymczasem co? Lecimy z rętwem suchara. Dzień dobry, poproszę frytki. Duże czy małe? Trochę takich, trochę takich. Nie wiem, czy nie było przypadkiem już tego. Tego suchara mam oczywiście od Benego, za co serdeczny szacun, i masz od nas złotą frytę. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą z całą serdecznością cię zapraszam. A tymczasem ja już się będę żegnał. Trzymajcie się cieplutko, no i heja. Żyję tak od wielu lat, brak mi już do tego sił, brak mi już do tego sił. Myślę dniami, nocą też.